Starożytny kielecki poeta mówi: Scyzoryk, scyzoryk, tak na mnie wołają. Ludzie spoza mego miasta, pewnie oni rację mają. Bo ja jestem z Kielc i tak już zostanie. Czy chcesz tego, czy nie, zapamiętaj jedno, że o Kielcach, o Kielcach, o Kielcach ta historia. Tak mógłby zaczynać się film Asterix i Obelix, misja książę Mieszko, syn Bolesława Szczodrego, ale prawdopodobnie jedyne, co by pasowało do przygód dwóch nieposkromionych Galów i historii założenia Kielc, to dzik i jego rola w żywocie zarówno Kielczan i Obelixa. Ja bynajmniej nie przyjechałem tutaj kosztować dziczyzny, a w stolicy województwa świętokrzyskiego jestem dlatego, że... Dzisiaj odbywa się tutaj, znaczy tylko dzisiaj, trzy dni w zasadzie się odbywa European Rover Challenge, czyli zawody łazików marsjańskich. Rzecz, której zupełnie nie ogarniam. Nie znam się ani na kosmosie, ani na inżynierii, ani na czymkolwiek związanym z tematem, ale nie ukrywam, że jest to dla mnie w pewnym stopniu fascynujące, więc powiedzmy, że w taki sposób wracamy na YouTube. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że pokażę Wam choć trochę, jak to wszystko wygląda i sam się dowiem wielu różnych rzeczy, bo oprócz samych zawodów łazików marsjańskich na Politechnice Świętokrzyskiej odbywa się równocześnie prelekcje, spotkania z różnymi tam specjalistami z NASA i innych agencji kosmicznych, konstruktorów takich właśnie łazików czy innych technologii. Sam jestem ciekaw, czego się dzisiaj dowiem, co dzisiaj zobaczę. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Także lecimy. Którą 370 lat temu napisała pierwsza polska astronom Maria Kunic. Jest 9 egzemplarzy się zachowało, 4 w Ameryce, 5 w Europie. I ja byłem niedawno w Ameryce i jedno wydawnictwo przygotowało dla mnie, wydrukowało wersję cyfrową, maszynowo wydrukowana. To jest strona tytułowa, to jest digitalizowana wersja z jakiegoś tam egzemplarza, który był w dawnej lata używana i czytelnicy porobili tutaj notatki. To jest dowód, że to było czytane. I teraz jest tekst już naukowy w języku łacińskim. Proszę zobaczyć, jak gęsto, bez akapitu, cały czas tekst naukowy, matematyczny, astronomiczny, non-stop. To jest pan Kazimierz Błaszczak, prezes Stowarzyszenia Astronomki Marii Kunic. Kim była Maria Kunic? To była pierwsza kobieta astronomka, która wydała swoją pracę, powiedzielibyśmy, na naukowym, uniwersyteckim poziomie. Była Polką, Ślązaczką, Niemką. Dziś ciężko przypisać ją jednemu narodowi, no i w sumie nie musimy tego robić, może reprezentować wszystkie trzy. Nie ulega jednak wątpliwości, że napisanie przez kobietę w XVII wieku pracy naukowej na temat astronomii, w której zawarła tablice, w których obliczyła pozycję planet na tysiące lat naprzód, to samo zresztą, co zrobił Kepler kilka lat przed nią, ale ona jeszcze jej poprawiła. I ja usłyszałem o niej po raz pierwszy i uważam, że jest to trochę słabe, że w szkole nic o niej nie mówimy, nie słyszymy. Dlatego polecam Waszej uwadze postać tej wspaniałej naukowczyni, bo jest się na czym wzorować i z czego brać przykład. Ja tymczasem zapraszam Was na prawdziwy tor marsjański. Ale o co tu chodzi? Gdzie zawody? Gdzie wyścigi? Gdzie wybuchy? Co ten robot robi? Już spieszę z tłumaczeniem. Podczas European Rover Challenge uczestnicy biorą udział w kilku różnych konkurencjach. To, co przed chwilą widzieliście, to tak zwana konkurencja maintenance, która polega na wykonaniu precyzyjnych zadań na panelu przed robotem. Bo w końcu, gdy coś na Marsie się zepsuje, no to nie możemy wysłać łazikowi mechanika, on musi wszystko naprawić sam. Oprócz tego łaziki muszą pobrać kawałek Marsa do badania, który zespół musi później przeanalizować. Kluczowa jest też prezentacja, w końcu to ona wpływa na finansowe powodzenie misji, jak przy każdym projekcie, to jest najważniejsza część. No i oczywiście jest
też coś nieco bardziej dynamicznego. Nawigacja, czyli pokonanie czegoś na kształt toru przeszkód. Jak oczekujecie jakiejś dynamiki podczas pokonywania, no to jednak się troszeczkę mylicie, bo pokonanie takiego toru to nie jest wyścig Formuły 1. Oprócz tego, że są zawody łazików, które odbywają się non-stop, para jakby równolegle w kilku konkurencjach na torze, największym torze maksymańskim w Europie, jeśli nie na świecie, to też są prelekcje na różne tematy związane z kosmosem. Można je obejrzeć, myślę, że po czasie, kiedy to widzicie, można je też obejrzeć już jakby nagrane. A jeśli kogoś interesują tematy kosmiczne, no to zapraszam. Ja byłem na najbardziej mi bliskiej, czyli de facto związanej z wschodem prelekcji, czyli o chińskim programie kosmicznym. I no, rozumiałem dużo rzeczy, ponieważ na pozostałych różnych takich już technicznych, inżynieryjnych prelekcjach niewiele bym zrozumiał. Więc tutaj chociażby na to poszedłem i troszkę się dowiedziałem. Niestety nie zmieścił się prelegent w czasie, bo temat jest bardzo obszerny. Dodatkowo dookoła macie różne stoiska, z których wam coś pewnie jeszcze pokażę, albo już pokazałem. Rakiety, różne nowe technologie, wystawy poszczególnych zespołów konkurujących w tych zawodach, a także rzeczy związane z życiem i eksploracją kosmosu, innych planet, ale też z naszą planetą i jej, że tak powiem, ulepszaniem. Także wiele rzeczy bardzo ciekawych można tu znaleźć. Bardzo, bardzo fajne wydarzenie. Jak będzie za rok, to oczywiście wszystkim polecam serdecznie. This is our own design. It was inspired by Perseverance, obviously. Uh-huh. They have a similar setup. But this is all our own construction, 3D printed, tested, all of the fun stuff. And it just collects this stuff, or it also do some research and send you data stuff? Yeah. So we do some testing, some. Apart from the collection, etc., put it in. We have the graduations, which give us an idea of the volume that we've collected, right? Mm-hmm. We also have a mass sensor, which tells us like how. So together heavy. With the volume and the mass, we know the density, which is already an important bit of information. We have a little camera in the back, which can run several algorithms to sort of detect the particle size, to detect the exact color as well. Mm-hmm. It's not as good as a spectrometer, but it does at least give us some idea of what the mineral could be. Did you participate already in the challenge or not yet? We did one task, a maintenance task yesterday, and today is at 3 p.m. It will be mega or navigation task in the Marsia, so we will be there. And how was your task? How did you like it? Yesterday. Yeah. It was really exciting actually, but we did everything except one. It was about the input, the light, the socket, and I have seen it. Yeah. And it was basically successful. But yeah. Okay. It could be better today. Jak widzicie, w zawodach brały udział drużyny z różnych państw. Byli Turcy, Szwajcarzy, Niemcy, Brytyjczycy, Hindusi, Włosi, ktoś tam jeszcze, generalnie dużo drużyn z Polski. Nawet, co ciekawe, zwycięzcą całych zawodów była
polska drużyna i to do tego gospodarze, więc kielecki Impulse Team wygrał całe zawody. Natomiast jeśli chodzi o polskie tematy, to na zawodach można było się zapoznać z różnymi polskimi projektami, między innymi z projektem, który miałby w przyszłości usprawnić i umożliwić rolnictwo w kosmosie. Czy to jest też marsjański? Nie, to będzie rolniczy. Rolnictwo. Okay. Kiedyś będzie na Marsie. Kiedyś, jak będzie rolnictwo na Marsie, tak? Okej. Okay. Początek. Czyli rolniczy nieziemski. Dokładnie tak. Dokładnie kosmiczny, tak. Okej. Okay. I co on robi oprócz jeżdżenia? Oprócz jeżdżenia, no to akurat skończyła się nam bodajże cieć robocza. Tutaj mamy dyszę opryskiwacza. Mhm. Może opryskiwać tak naprawdę i z różnych wysokości, mhm. I z różnych miejsc. Miejsce w pole uprawne. Mhm. W tym momencie tego jeszcze nie mamy, natomiast pracujemy nad danymi do analizy stanu upraw w czasie rzeczywistym, mhm. dedykowania różnego rodzaju zabiegów, ale w danych miejscach, gdzie jest taka potrzeba, na przykład przy zwalczaniu chorób grzybowych. Mhm. No i to jest ta wersja. Natomiast mamy tutaj jeszcze takie jedno rozwiązanie, które cały czas testujemy, jest w fazie testu. Jak sobie podłożymy tutaj nogę, obudzimy, mamy diodę laserową, światło niebieskie do stymulowania roślin w fazach młodocianych lub do zwalczania kwastów w międzyrzędziach w uprawach rzędowych. Najpierw pewnie księżyc. Najpierw jednak planeta Ziemia, bo tutaj są takie duże potrzeby pod tym względem. W Polsce mamy sporo obszar, na którym możemy wykorzystać tego typu łaziki, a tak jak w każdych branżach, także w rolnictwo cierpi bardzo na braki rąk do pracy, nie? Więc jakby to jest nieuniknione, że za chwileczkę tego typu urządzenia jako floty będą pracować na powierzchniach uprawnych, na polach. Okay. I wykonywać odpowiednie zabiegi. I to wszystko jest w Polsce zrobione? Tak, i to jest wszystko w Polsce. To jest maszyna, która powstała u nas w Polsce, tutaj we współpracy. My jesteśmy startupem z Krakowa, Hugo Green Solutions. Powstałem w ramach projektu realizowanego w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Wywodzimy się z uniwersytetu. Natomiast współpracujemy z zespołem robotyków i informatyków z Politechniki Śląskiej, którzy tutaj wspierają to nasze rozwiązanie i wspierają nas jakby w przetwarzaniu tego, co my wymyślimy, tej naszej koncepcji na realia. Nie? Innym ciekawym polskim projektem jest rakieta Hexa 2, która została stworzona przez zespół studentów z Poznania i już zdobywa różne nagrody w dziedzinie kosmonautyki. Ja się konkretnie na tym nie znam, ale tutaj jeden z przedstawicieli zespołu opowiedział nam co nieco na temat ich projektu. Dwie osobne płytki sterowane niezależnie. Tu jest główny moduł awioniki, w którym są ustawione płytki w formie takich kanapeczek. Tutaj jest miejsce na kamerę. To się komunikuje bezprzewodowo, chyba Bluetooth, z obsługą naziemną. Jak uzyska, już zostanie uzbrojone i dostanie ten sygnał na start, to już wszystko dzieje się autonomicznie. Znaczy, nie jest w żaden sposób sterowana, bo sterowanie rakietą podchodzi już pod broń i jest nielegalne. Także jest to rakieta absolutnie pasywna. Paliwo, przez to, że jest w formie stałej, jest dużo gęstsze, więc mniejszej objętości paliwo niż utleniacz. Gdybyśmy mieli całkowicie na paliwo ciekłe, no to musielibyśmy mieć jeszcze jeden taki długi zbiornik, mało efektywny. Poza tym silniki na paliwo ciekłe muszą mieć już, wymagałyby jakiejś pompy do tłuczenia utleniacza i reduktora, a w naszym przypadku utleniacz jest ciśnieniowany samoczynnie. No i takie to właśnie miałem przygody na zawodach łazików marsjańskich w Kielcach. Dajcie znać, czy podoba wam się taki format, bo ja osobiście bardzo lubię jeździć w różne nowe miejsca, poznawać tematy, na których się zupełnie do tej pory nie znałem, żeby poszerzać swoją wiedzę. Jeśli wy też chcielibyście za pośrednictwem mojego kanału, mojej twórczości taką wiedzę pogłębiać, no to ja z chęcią od czasu do czasu gdzieś pojadę, na ile mi czas, studia i praca pozwoli. Dajcie znać, czy podoba wam się taki format. Mam nadzieję, że teraz będziemy się widywać regularnie. Nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji i wszystkich innych rzeczach, które robi się w internecie. Tymczasem ja życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i wszystkiego dobrego i oczywiście do następnego.